Idzie. Następna rola. Ale ładny. Ale walczy pan. Pięknie. Pięknie. Znowu baba dzwoni zapewne. W takim momencie. Witajcie ponownie na kolejnym szybkim wypadzie. Tym razem odwiedziłem jedno z łowisk komercyjnych, jakim są Kacze Doły, znajdujące się w miejscowości Osowiec w województwie opolskim. Jest to akwen położony w przepięknej leśnej scenerii o powierzchni około 2 hektarów, w średniej głębokości 1,5 metra, a w najgłębszych miejscach od 2 do 3 metrów. Ryby, jakie występują na tym łowisku, to słuchajcie, to jest tak: karp, amur, lin, leszcz, okoń, szczupak, stręga, płoć oraz sum. Kacze Doły są łowiskiem dość wiekowym, które powstały na skutek wydobycia piasku oraz żwiru do budowy wału wokół jeziora Turawskiego. I muszę wam przyznać, że jak na łowisko komercyjne, nie doświadczycie tu ogromnych ilości brań. Ryby są tutaj bardzo płochliwe, ostrożne, a na te największe okazy polecam 2-3-dniowe zasiadki. Sam dojazd do łowiska jest bardzo prosty i przyjemny, znajduje się tutaj 11 stanowisk, a do każdego stanowiska możemy podjechać samochodem. Na miejscu możecie rozpalić grilla lub skorzystać z ogniska, które znajduje się spod jedną z wiat, po wcześniejszym ustaleniu z właścicielem. A jeśli cenicie sobie ciszę oraz spokój i nie lubicie dużej presji wędkarskiej, polecam wybrać się na to łowisko w tygodniu, ponieważ w weekendy bywa tutaj bardzo tłoczno. Jeśli chodzi o opłaty za wędkowanie na tym akwenie, ja wam ich podawać nie będę, ponieważ z czasem mogą one się zmienić. Dlatego wszelkich niezbędnych informacji udzieli wam właściciel łowiska. Osobiście wybrałem się tutaj dwukrotnie na przełomie sierpnia oraz września i z czystym sumieniem mogę polecić to miejsce wszystkim karpiarzom. A przyznam wam szczerze, że ja do wybitnych karpiarzy nie należę, ponieważ dopiero zaczynam moją przygodę z tą metodą połowu, a mimo wszystko udało mi się tutaj trochę połapać. Więc już nie przedłużając, szybki wypad, Osowiec, Kacze Doły, dzień pierwszy. Zaczynamy! Idzie. Jest, piękny będzie zaraz. No, idziesz, idziesz? Jest. A, maluch. Kukurydzę. No, 3 ziarenka. No, z truskawką sobie dodipowałem. Malutki, ale wiesz. Ale jest. Oś tu, w drugą stronę. Albo coś innego. Nie, amur. Kurde, jest. O, chodź tu, kolego. Nie, ja sobie sam tu poradzę, wiesz. Tylko kamerę sobie przestawię. O kurde. Chodź ty, chodź. Chodź, chodź. Nie, jesteś za duży, ale waleczny. Truskaweczka. Fajny. No.
Ładny. Dobra. Dobra. Pyk. Pykło. Okej, maluchu. O, ledwo zapięty już był. Piękne. Zobaczcie, piękny amurek. Tutaj kolega Roland filmuje. Dzięki wielkie. Tutaj wziął na o 3 ziarnka kukurydzy. Zobaczcie, jaki fajny. Wraca do wody. I łowimy dalej, nie? Jest, jeszcze mi ochrapał. Odchodziło. Dzięki wielkie. Nie ma za co. To ręką nie ma za co. Wyłuskaną. Kurczę, no widzicie, miałem nęcić, słuchajcie, z pracy, a tutaj się mi cała praca rozwaliła. Więc będę musiał nęcić z ręki. Tutaj guma sparciała i szlak ją trafił. No niestety, trzeba będzie improwizować, więc improwizujemy i będziemy nęcić z ręki, więc trochę bliżej będę łowił, bo docelowo miałem łowić o tam, gdzieś pod tymi drzewami, no ale się nie uda niestety, więc będę musiał łowić gdzieś tam w połowie dystansu. Ja na początek sobie, słuchajcie, uformowałem takie dwie kule. Te dwie kulki rzucę. No i co, słuchajcie, zestawy w wodzie. Ja wyciągam kopyta do góry na leżaku i czekamy. Jak widzicie, co jakiś czas zmieniam miejscówki. Tutaj słońce niemiłosiernie praży, więc trzeba się chować. Słuchajcie, jest 13:30, jak na razie była tam jedna rybka, na razie cisza. Donęciłem sobie jeszcze troszeczkę. No słuchajcie, tymczasem co? Relaksik, no relaksik, jak to przy tej metodzie łowienia. Trzeba podziwiać przyrodę, relaksować się, odpoczywać. No i czekamy, może coś się tutaj jeszcze uda złapać do tego wieczora. Jak karpiewanie, biwakowanie, to oczywiście futrowanie. Pieczona kiełbasa, tak? Oczywiście. Ja sobie zrobiłem w chacie. Do tego, słuchajcie, mam tu ogurasa. Noża nie mam. Nie, mam, sorry. Ale mam taki. I co? Pokroimy sobie go tu. Dobra, myślę, że tyle starczy. Do tego wiadomo, jak jest karpiowanie, to jeszcze jest wódeczka i piweczko. No tyle, że dzisiaj prowadzę auto, więc nie będę pić. Ale jakimś innym razem to się chętnie napiję. Super. No to słuchajcie, mamy dzień drugi. Ja ze sobą wziąłem już, tak jak widzicie, rakietę zanętową, także w końcu jestem przygotowany tak jak trzeba. Wziąłem sobie też fajną taką kukurydzę gotową. Trochę zanęty dodam. Truskawkowej. I co? I mam tutaj jeden tip taki tutti frutti, drugi tutaj z Lorpio Carp, a trzeci to bosterek z Carp Service Jagoda. I tutaj trochę namieszam w kotle i zobaczymy, czy dzisiaj coś pobierze, czy obliży się smakiem. To trochę to wsypię. O, już myślę tyle na początek. Teraz sobie dodam tego bostera Carp Lorpio trochę. I jeszcze do tego sobie dopalimy tym Tutti Frutti Stand and Bite'a. Zobaczymy, jak zadziała. O. Teraz to wymieszam i zrobię z tego taką trochę ciapę. No i okej, myślę, że będzie spoko. Słuchajcie, chodziło o to, żeby zrobić swojego rodzaju taką smugę właśnie w toni. I żeby ona się rozchodziła aż do dna. Zaraz sprawdzimy.
Ja zestawy już posłałem do wody, także zaczynamy. Osowiec, kaczy doły, dzień drugi. Jedziemy. Słuchajcie, mam jakieś branie. Coś mi tu odjeżdżało. Nie ma. Już się ukuć i puścił. To było naprawdę fajne branie. Tutaj na tej lewej ręce, na 3 ziarna kukurydzy zatipowane jeszcze truskawką. One było dużo dłuższe, tylko akurat coś robiłem przy kamerze i nie nagrałem całego. I odjeżdżało tam właśnie w stronę tej wyspy. No ale za długo czekałem, zanim się zebrałem do tego zacięcia. Odpuściła ta ryba, no i ja już ją zacinając na pustym haku praktycznie była. Więc co, przerzuciłem sobie zestawy, czekamy. Zobaczymy co dalej. Nie wiem czy to będzie widać, ale tam gdzie posłałem te rakiety zanętowe, to naprawdę gotuje się pod wodą. Ale to prawdopodobnie jakieś leszcze albo liny tam właśnie żerują i wyjadają tą całą moją zanętę i kukurydzę. Ale naprawdę fajnie to wygląda. Non stop. Można powiedzieć, że od 15-20 minut non stop tam żerują i coraz to większe te bąble wychodzą na powierzchnię. No ciekawe, może jeszcze jakieś karasie też tam ewentualnie weszły w tą zanętę. Zobaczymy, może coś przypłynie, jak zobaczy, że tam żeruje jakaś ryba, to może te karpie lub amur jakiś tam podpłyną, zainteresują się i pobiorą tą moją kukurydzę, ale to jeszcze zobaczymy. Jest! Mam rybkę. O, pięknie. Idzie. O, gdzie ten mój podbierak? O, coś to. A, jest. I znowu amur. O, ładny. Chyba taki jak poprzedni. Z tego dnia wcześniej. O, chodź tutaj. Jest. Piękny. No, chyba nawet większy. No niestety ryby wam nie pokażę, bo zadzwoniła do mnie partnerka, musiałem telefon odebrać, a ryby nie chciałem męczyć, także ją wypuściłem szybciutko. Teraz sobie do nęce w to miejscówki, znowu rakieta w ruch. Teraz sobie taką mieszankę tutaj przygotowałem i zdecydowanie mniej zanęty dałem, więcej kukurydzy i więcej bostera. Dosypałem takie kulki proteinowe, kruszone. No i teraz to podam wszystko rakietą. Dwa miejsca, tutaj jedno to bliżej, czyli na środek, a drugie to tam bliżej drzewa. No to lecimy. Z takich ciekawostek to wam powiem, że to żerowanie to wcale nie były deszcze i liny, tak jak myślałem, tylko to były właśnie amury, albo ten amur. Tutaj sobie żerował gdzieś z tej lewej strony i tutaj wędrował do prawej. Trafił na moje 3 kukurydze założone na włos i pobrał. Także fajnie, sukces. Widzę, że tutaj ta kukurydza to na razie najlepiej się spisuje. Na razie same amury. Obstawiam, że wcześniej ten odjazd jeden co miałem to właśnie to był karp. Bo to już było takie branie typowo karpiowe. Szkoda, że się nie udało. Ale okej, jeszcze mamy trochę dnia przed sobą, więc spróbujemy dalej. Następna rola. Zobaczcie, gdzie karp. Tak.
Jest. Ale ładny. Ale walczy pan. Pięknie. Ale odbije pięknie. Super. Ale rola była fajna. Nie zdążyłem na telefonie nagrać, bo akurat wyłączyłem i miałem włączyć jeszcze raz. Ładnie idzie. Trochę mi tam w prawo odbija. O, muszę wziąć podbierek. No. O, chodź tutaj. Chodź tu. Pięknie. Super, te wędki ProLogica tu pracują. Naprawdę super sprawa. O, super. O, naprawdę fajny chyba kawałek ryby. Tak. Piękny kar, piękny. Jeszcze go trochę tu wymęczę. Niech to trochę pohula. A, pięknie. Naprawdę kawałek fajnej ryby. O tak. Oś tutaj, ale piękny. O kurde. Byś mi się nie zerwał. Znowu baba dzwoni zapewne. W takim momencie. Dobra, już trochę się wymęczył. Teraz go tutaj sprowadzę. O, jeszcze nie tak, zaraz. O, pięknie walczy, pięknie. Kurczę, nie wiedziałem, że taka mocna ryba. Chodź tutaj już teraz. Chyba wejdziesz tutaj do tego podbieraka. O tak. Mamy go. Mamy. Piękny. No słuchajcie. Tutaj 7-8 kilo jest. Ryba. Piękny. O. Przejdę sobie z tą wędką tu. O tak. To sobie złożę ten podbierak. Cyk. O, zobaczcie, jaki piękny karp mi się tu trafił. No z 8 może przesadziłem, ale taki no z około 5-6 kilo to na pewno ma. Super. Udało się na 3 ziarna kukurydzy zatypowanej w truskawce. Naprawdę kawałek pięknej ryby. Ja ją wypuszczam. Nie wracam do wody.